Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Poranny challenge. Dzisiaj chłopaki wybrali nam kolory cieni do powiek. Stasiu wybrał mi czerń, a Remek czerwień. I teraz będę się malować właśnie tymi kolorami. Więc chcemy jeszcze trochę pośmigać na nartach. Warunki są naprawdę idealne, więc śmigamy właśnie, panie kierowco, na stok. Złoty Groń, drodzy państwo, jedziemy tam śmigać nartami z góry, stromej. Będzie fajnie, piękna pogoda, piękne polskie góry. Cóż może pójść nie tak? Wszystko. Taki ciekawy wstęp. Idziemy do cisternej. Thank you.
jest mi bosko. Teraz Rafał właśnie przyniósł kapucinę. Zobaczcie, kurs kelnera chyba zaliczony. Spójrzcie, w jakich butach. No właśnie, w takich butach nieźle, nieźle. Ani kropelki kawy nie uronił. Widok jest niesamowity. I ładne miejsca, leżaczki. Nie wiem, czy jeszcze pojeździmy. Ale jak... No właśnie. Można się zachwycić. No i słuchajcie, z takimi pięknymi widoczkami to sobie można pić kawusie. Tutaj się nie płaci za cappuccino, tutaj się za pacino płaci, bo to się idzie napaczeć na wszystko. Załadowani kawą i pięknym widoczkiem zjeżdżamy na dół, na górę chciałam powiedzieć, tak na dół może będzie łatwiej. Nagram tylko, bo tym razem wjechałam na górę bez nart, w butach narciarskich jedynie, w babskim składzie na taras widokowy i teraz będę miała okazję zobaczyć zjazd w dół, o ile uda nam się wsiąść na wyciąg, bo zobaczymy, czy to jest możliwe, ale no miejmy nadzieję, że teraz już tak.
oficjalnie to będzie nasz ostatni zjazd. Kończy nam się karnet. Słuchajcie, akurat 4 godzinki. 3 zjazdy przed końcem odkryliśmy nową, bardzo fajną trasę. Tak, od tej strony Złotego Gronia, w sensie tej knajpki, jest taka fajna, tam jest taki stary orczyk, w ogóle można sobie śmignąć, tak. Taka piękna trasa z pięknymi widokami, spokojniejsza niż tu strona. Taka pożegnalna, idealna, widokowa. Naprawdę, wszystko. To jest ostatni zjazd i jedziemy coś jeść. Daliśmy buty, wypłacamy, nadajemy karnety, zbieramy się całą ekipą i śmigamy do aut. Po 16 zaczyna się rotrakowanie stoku i trwa do 17. Jeszcze tutaj się musimy zebrać i zaraz nabierzemy mocy przy jakimś pysznym góralskim jedzonku, a jeszcze po drodze pójdziemy kupić ostypki. I tu wdamy do knajpy. Drapujemy się. Wysoko, wysoko. Tu ptamy. Tu jest parking na sanki nawet. Trochę poszaleliśmy przy zamówieniu, bo już na pożegnanie chcieliśmy jeszcze spróbować jak najwięcej góralskiej kuchni, ale widzę, że porcje są konkretne, bo to jest sama zupka. To jest konkretna porcja? No taka, taka konkretna. Taka trochę. Jemy na mą. Placki z guloszem. Grillowany kurczak. I będziemy się później toczyć autostradą. Super miejscówka pod samym stokiem, karczma Olza, pyszne jedzonko. Jedzenie, bardzo duże porcje i piękny wytrych. Pięknie, naprawdę super klimat. Lecimy już do samochodu, bo my trochę dalej zostawiliśmy autko i już zmierzamy do naszego apartamentu. Reszta ekipy to jeszcze na luzie sobie tutaj zostaje, ale my już się zaczniemy pakować. No i dzisiaj już wyruszamy w drogę. Nasze mieszkanko. Czas ruszać w trasę. Jest pewnie już około 20, a przed nami jeszcze cała droga do centrum Polski. Tak. Masz? Przed nami. Tak. Poczekaj, nie, to dwie ręce. Dobra. Ja otworzę.
dotarliśmy do domu, właśnie wypakowaliśmy torby, walizki, przynieśliśmy, przywieźliśmy też część rzeczy moich rodziców, bo wcześniej my jechaliśmy z wózkiem, teraz oni go zabiorą, a my wzięliśmy rzeczy, których już używać nie będą, bo na narty się już nie wybierają. O, zakopię się już tutaj i mam nadzieję, że nie zasnę w połowie zdania, bo dosłownie zasnęłam na ostatnie 10 minut trasy. Rafał całą drogę prowadził, ja montowałam filmy na telefonie i wrzucałam relacje z dwóch ostatnich dni i dosłownie ostatni odcinek już zjechaliśmy z autostrady przed Ozorkowem i w zasadzie tuż przed naszym miastem przysnęłam i jak się wybudziłam i wnosiliśmy te torby, to byłam totalnie nieprzytomna. Teraz już powoli wracamy do rzeczywistości, stawiliśmy pierwsze pranie i myślimy o tym, że już jutro kolejny intensywny dzień, tym razem pełen pracy. Troszeczkę też na wyjeździe gdzieś tam działaliśmy, ale mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia teraz, także kładziemy się czym prędzej spać. Jeszcze założę orto soczewki, bo ostatnio za długo nie spałam te dni, co byliśmy w zasadzie noce, więc nie miały szansy za długo podziałać. No i cóż, cieszę się niesamowicie, że udało się wyrwać na te 3 dni, że tak fajnie spędziliśmy rodzinnie czas, że mogłam z chłopakami też trochę dłużej pobyć w takich fajnych zimowych okolicznościach, że jeździliśmy na nartach, spróbowaliśmy jazdy na skuterach śnieżnych. No i spędziliśmy też super walentynki i super rodzinny czas, także mega, mega udany wypad. No i teraz czas nabrać mocy. Dziękujemy Wam pięknie, że byliście z nami. Zapraszam jeszcze właśnie na Instagrama, TikToka, YouTube'a, również na nasze inne vlogi, bo bardzo dużo fajnych materiałów przywieźliśmy, także no, przepiękne widoki, super aktywności i nowe miejsce odkryte. Zapraszamy, żebyście je odkryli razem z nami. Dzięki za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro!